pojawi się długo wyczekiwana gwiazda dzisiejszego wieczoru. Zespół Ira. Zatem skoro Ira, to krzyczmy Ira. Ale zróbmy próbę, dobrze? Na razie tak, tak. Mamy chwilę czasu, próbujemy. Żeby później nie było wstydu. Słuchajcie, Włodawa ma się dobrze bawić. To co? Ira? Tak, musimy to przećwiczyć, koniecznie. Tak, koniecznie, bo... Będą na pewno zaskoczeni i... My mówimy 3-4, a wy Ira. Uwaga. 3-4. Ira! O, takie będzie wejście. Ale jak... ja mam jeszcze taką sugestię, abyśmy to Ira krzyczeli kilkakrotnie, aby ich zachęcić, by pobudzić i tak dalej, dopóki nie pojawią się na scenie, krzyczmy ile sił tylko mamy Ira. Także my dostaniemy znak, aby oszczędzić Państwa gardła. Dostaniemy zaraz znak od techniki, czy wszystko jest gotowe. I wtedy w międzyczasie, zanim wywołamy Irę, jak nam dobrze idzie, to teraz śpiewamy tak, na czym mówimy albo krzyczymy. Kocham Włodawę, co? A? Ja wiem, że tak jest, także trzy, wszyscy. 3-4. Kocham Włodawę, o to chodzi. O to chodzi. Jeszcze raz? Jeszcze raz. Jeszcze raz, teraz Natalia, prowadź. Uwaga, po mnie powtarzamy, dobra? Będzie wtedy dialog. Kocham Włodawę. Kocham Włodawę. Słabo, trochę więcej, jak to się mówi, panie burmistrzu, więcej... Czadu. Czadu, prawda? No tak, jak na Włodawę przystało. Dokładnie, więc jeszcze raz. Uwaga. Kocham Włodawę. Bardzo właśnie, ładnie. Właśnie. Gardła rozgrzane. Ja myślę, że... Słuchajcie, fajnie, jest sporo tutaj naprawdę fanów zespołu Ira. Mamy piękne flagi z przodu. Flagi, koszulki. Wielkie brawa, słuchajcie, fanki. To są prawdziwi fani. Mamy koszulki Ira, widzieliśmy wśród was, także super, cieszymy się bardzo. Fan klub Iry jest z nami, tak? Tak jest, tak jest. Jeszcze głośniej!
płacz, wodospadem, nagły strach, już nad ranem po złym śnie.
to co, kończymy? No dobra, ale wspólnie musimy zaśpiewać wszyscy piosenkę, dobra? Znaczy, będziemy mieć zaliczone wspólne śpiewanie refrenu, jeżeli wy w odpowiednim momencie krzykniecie hej, dobra? O co chodzi? Więc ja będę śpiewał coś takiego. Wołam, a wy wtedy hej, dobra? Spróbujemy? No to uwaga. Wołam! Hej! Może nie zupełnie tak. Kiepsko słyszę, to może jeszcze raz spróbujemy, dobra? Wołam! Hej! O właśnie, tak. Zorientujecie się, jak zaczniemy grać. Strasznie nieśmiały. Naprawdę przez lata namawiałem go do tego, żeby zaczął śpiewać. Już? Nie. Piotr. Piosenkę napisał wczoraj wieczorem, więc nie wiem, możecie jej nie znać jeszcze. Piosenka jest ogólnie znana. Opowiada o statku, jak niektórzy sądzą. Yeah.
tkąca. Teraz jeszcze będę śpiewał ja. Brawo! Brawo! Albo nie. Jak nie? Trudno. Ja nie robię tego dla pieniędzy. Zmarnowany dzień, wybacz każdy niespełniony sen, wybacz myśli jak szalone.
powiedz mi, co czujesz, kiedy widzisz krew, że zamykasz oczy, by nie widzieć zła. Świat bez kar, świat bez wad, to sen. I jak tak nieba blask, piękny sen. Wydam, gdzie on jest, gdzie
No i to była już ostatnia piosenka. No to przedostatnia, to jeszcze jedna zmiana. No dobra, tak? No? Nie, nie była dobra. Cóż, to nie wiem już. Nie wiem, co zrobić. Dobra, to zaśpiewam.